To nic nie kosztuje. Zrobiłam to przy okazji. Pomyśl o sobie. Badam się, więc mam pewność. Bezpłatne badania mammograficzne. Piotra S., który w tym roku, w czerwcu, został skazany, sąd wydał wyrok. Dla przypomnienia, dla wszystkich, którzy oglądają, sprawa dotyczy molestowania, napastowania dziewczynek pod szkołami, gdzie zaangażowana była policja, zaangażowani byli rodzice. Jaki wyrok został wydany? Sąd wydał wyrok, w którym uznał oskarżonego za sprawcę zarzucanych mu czynów i wymierzył karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny. Sąd na rozprawie uchylił jednak stosowany wobec oskarżonego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania i w wyroku zaliczył na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres tymczasowego aresztowania. Co to znaczy dla Państwa? Co to znaczy dla dzieci, tych, które mieszkają tutaj, tych, które mieszkają tam, gdzie w tej chwili Piotr S. przebywa. Piotr S. jest chodzącą bombą zegarową i stanowiącą zagrożenie dla naszych dzieci, z czego powinniśmy sobie wszyscy zdawać sprawę. Nie potrafię zrozumieć, dlaczego tak się stało. Rozumiem, że to było działanie w ramach przepisów. Jeżeli takie przepisy są, to niestety trzeba się pochylić nad tym, żeby próbować również i te przepisy zmieniać. Skoro mamy ewidentny czyn. Mamy proces, czyli timing wydarzeń jest taki. Jest sprawca, jest przestępstwo, są zaangażowane środki, żeby sprawcę schwytać. Sprawca zostaje schwytany, osadzony, osądzony, zostaje wydany wyrok i sprawca pozostaje na wolności. Przyznam się szczerze, że ja tego nie rozumiem. Co prawda dotyczącego innego, jazdy po pijaku, ale to też może świadczyć
świadczy jedynie odpowiedzialność, a na pewno w dużej mierze świadczy. No i taki człowiek wychodzi na wolność i teraz, kiedy udowodniono mu pedofilię i ataki na młode dziewczynki, kolejny raz wychodzi na wolność już z udowodnioną winą, no to gdzieś tu chyba jest problem. Czy prokuratura uważa za prawidłowe uchylenie stosowanego w stosunku do Piotra S. środka zapobiegawczego w postaci aresztu tymczasowego? Pan został skazany, wyrok jest jeszcze nieprawomocny i do czasu uprawomocnienia się wyroku sąd zdecydował, że może przebywać na wolności. Przepis artykułu 258 Kodeksu Postępowania Karnego, który podaje podstawy tymczasowego aresztowania, w jednym z punktów mówi, że tymczasowe aresztowanie może być zastosowane, jeśli sąd orzekł karę nie mniejszą niż 3 lata pozbawienia wolności. Natomiast w tej sprawie kara była niższa. Trzeba mieć też na względzie fakt. Przez jak długi okres stosowane było w tej sprawie tymczasowe aresztowanie? Otóż był to okres 11 miesięcy. Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu karnym nie może się przeradzać w odbywanie kary. Wielokrotnie już Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu zajmował się tymi sprawami w sprawach polskich długości stosowania tymczasowego aresztowania w postępowaniu karnym.